wieczór, witamy serdecznie. Gościny Kruchawki na wolność, gościny Program Sopiku. A witają wszystkich, dobry duch festiwalu Piosenka jest dobra na zimę, jego pomysłodawca i realizator Krzysztof Leśniewski. I mentor, i mistrz słowa Andrzej Górka. Myślałem, że powiesz taki mały duszek festiwalu. Proszę Państwa, od rana trwały przesłuchania konkursowe komisji, której obradom przewodniczyła Ewelina Lisowska. A teraz to moment, na który wszyscy czekaliśmy, bo te, drodzy Państwo, nazwiska, które były wywieszone, to tam była kolejność przypadkowa. Jeżeli ktoś był na pierwszym miejscu, to jeszcze nie oznaczało, że to on w danej kategorii wygrał, a jak ktoś na piątym, to nie znaczy, że tylko wyróżnienie. Tak naprawdę wszystko okaże się teraz, a edycja festiwalu była o tyle niezwykła i warto to chyba powiedzieć, że rekordowa ilość piosenek z tej kategorii najszerzej rozumianej, czyli piosenki karnawałowej, rozrywkowej, piosenki radosnej, piosenki z tekstem, z rytmem, ze świetną muzyką, a więc w tym roku ten bilans pomiędzy pieśniami świątecznymi, tradycyjnymi, a tymi rozrywkowymi został prawie, że chyba idealnie tak, jak to sobie twórcy festiwalu wymarzyli. Tak, bardzo się cieszymy, że piosenka jest dobra na zimę, każda. Już nie tylko kolęda, nie tylko pastorałka, ale każda piosenka w te zimowe wieczory, popołudnia, czy też ranki, jak ktoś ma czas, może sobie pośpiewać każdą ładną piosenkę. A teraz przed nami to, na co wszyscy czekamy, wręczenie wyróżnień. Będziemy w tej kolejności, być może są Państwo po raz pierwszy z nami. Najpierw są wyróżnienia, potem miejsca trzecie, miejsca drugie, miejsca pierwsze i kto uważnie czytał nazwiska, to tak szczerze mówiąc już sobie chyba wtedy wymyśli, kto może być laureatem Grand Prix. Wchodzić będziemy na scenę z tej strony, tutaj koleżanka również będzie wskazywać drogę. I teraz uwaga, komunikat ważny. To są komunikaty techniczne, ale bardzo ważne. Osoba, która odbierze dyplom, nie wraca od razu na scenę, ale za naszą koleżanką Duśką udaje się do części z nagrodami, części bankowej naszego festiwalu, bo tak przecież to zostało pomyślane. I pani w kasie tam przekaże odpowiednie bilety Narodowego Banku Polskiego, czy to są banknoty, jak to jest teraz? Teraz są, mówmy banknoty i tak. Tych banknotów będzie, w zależności od miejsca. I bardzo się cieszymy, że mogą to być właśnie nagrody finansowe w tej właśnie, chciałbym się powiedzieć, okrągłej 19. edycji festiwalu. Ale zanim powiemy, tu mam komunikat taki nietypowy. Pani, pokaż się, Sylwia, pani poszukuje Julii Jurjewicz, dobrze powiedziałem nazwisko? Jurewicz. Jeśli jest takie dziecko gdzieś tutaj, to proszę się zgłosić do pani, nie wiem w jakiej sprawie, ale proszę bardzo. I teraz tak, żeby nie przedłużać, zacznijmy od, bo jeszcze tutaj Julię szukamy. Jeżeli Julia jest z nami, to bardzo prosimy, żeby zgłosiła się do Sylwii. I zacznijmy od wyróżnień. No tak, jasne. W kategorii do 13 lat wyróżnienie nie przyznano. W kategorii 14-16 lat jury przyznało dwa wyróżnienia. Małgorzata Sztandera, Bytów, wyróżnienie. Z tego co wiem, Małgorzata niestety nie mogła zostać z nami, także następne wyróżnienie zapraszamy tym synami, ja będę pilotował. Laura Mandelt, Chodzisz. Tutaj Krzysztof również będzie czuwał, by bezpiecznie dostać się do nas na scenę, więc proszę, czekamy. Wszyscy wykonawcy pokażą nam się, chcemy zobaczyć, kto jest najlepszy na tym festiwalu, chociaż wszyscy byli zgodni. W kategorii powyżej 16 lat jury przyznało jedno wyróżnienie. Grupa Farcik z Bielawy. I tutaj Farcik do nas idzie, przejdzie wzdłuż sceny i bezpiecznie dostanie się tutaj do nas z naszej prawej, z Państwa lewej strony. Przypomnę, że to wyróżnienie w kategorii powyżej 16 lat. Ja chciałem powiedzieć, że Farcik rośnie wraz z naszym festiwalem i parę lat temu Farcik był rzeczywiście taki. Dzisiaj ten Farcik to już jest fart.
zatem wyróżnienia zostały przyznane. Przed nami miejsca trzecie, a więc napięcie rośnie. Zacznijmy od kategorii do 13 lat. Miejsce trzecie. Maja Kałęka, Suwałki. Bez mała 600 kilometrów. Kategoria 14-16 lat, miejsce trzecie, Aleksandra Lewicka, Kurzętnik. Wstydziłby się wystąpić największy artysta światowej sławy, no i przez to właśnie takie utrudnienia transportowe, ale coś za coś. A tymczasem kategoria powyżej 16 lat, miejsce trzecie. Agata Wiland, Trzcianka. Panie, panowie, przed nami miejsca drugie festiwalu Piosenka jest dobra na zimę, Szczecinek 2017. Kategoria do 13 lat. Miejsce drugie, Amelia Kurantowicz, Krzyszkowo. Kategoria 14-16 lat, zespół Sukces. Który przyjechał do nas z Wrągowa. Panie, panowie, wszystko dzieje się na żywo. Państwo widzicie, pokazujemy drogę, pomagamy w transporcie, bo to Szczecinek, nasza gościnność i nasz niezwykły festiwal. A w tym festiwalu miejsce drugie w kategorii powyżej 16 lat Jagoda Różycka, Bielawa. Już Jagoda tutaj bezpiecznie. Sylwia również pomaga tam, żeby bezpiecznie do nas dotrzeć, oczywiście. Na wywieszonych listach laureatów pozostały tak naprawdę jeszcze cztery nazwiska. Trzech laureatów miejsca pierwszego,
i osoba, która zwyciężyła i uzyskała Grand Prix. Kategoria do 13 lat. Miejsce pierwsze zdobyła Hanna Sztachańska-Rokietnica. I zapraszamy instruktora do rejestra dźwięku, bo oczywiście Hania nam zaśpiewa. Artyści dobrze. Dzięki.
sobą, dlaczego więcej chcieć? Następni będą tacy sami. Następni wykonawcy oczywiście. Kategoria 14-16 lat. I zwycięzca festiwalu Piosenka jest dobra na zimę w tej kategorii, Szczecinek 2017, Kacper Siekirka Pielawa. Przypominam, że oprócz tego dyplomu i tej nagrody jest także nagroda finansowa i wykonawcy mogą sobie za to kupić co tylko chcą. Pralki, lodówki. A prosimy instruktora, żeby dostarczył podkład dla laureata. Proszę bardzo, proszę. Jest noc, lecz nie ma ciemności, gdy płacze zimna maleńki Bóg. Opatrzy serca złamane, skruszone poskłada. Co ludzkie staje się boskie, to już. Ktoś rozplątuje nerwowo lampek, zasuwany sznur, oddech przyspieszonych ulic w marszu. Zatraconych stóp, co ludzkie staje się boskie, to już. A ja zmrużę oczy, a ty zjawisz się znów. Wszystko się rozmarzę, zamiast darów poproszę o cud. A ja zmrużę oczy, a ty zjawisz się znów. Wszystko się rozmarzę, zamiast podarków poproszę o cud. Zapach mandarynek, błyszczący papier, szeleści drobne dłonie, lukrują piernik, pokują się za choinką. Co ludzkie staje się boskie, to już. Migoczą od świateł ulice miasta, łuną już, błyszczą, dostrzeż w tym wszystkim coś, co w głowie się nie mieści. Co ludzkie staje się boskie, to już. A ja zmrużę oczy, a ty zjawisz się znów. Wszystko się rozmarzę, zamiast podarków poproszę o cud. A ja zmrużę oczy. A ja zmrużę oczy, a ty zjawisz się znów. Wszystko się rozmarzę, zamiast podarków poproszę o cud. A ja zmrużę oczy, a ty zjawisz się znów. Wszystko się rozmarzę, zamiast darów poproszę o cud. Panie, panowie, kategoria powyżej 16 roku życia, powyżej 16 lat. I w tej kategorii również mamy zwycięzcę. Miejsce pierwsze zdobyła Daria Damrzewska, Szczecinek. Myślę, Piotr, że znajdziesz podkład.
panie, panowie, kto uważnie śledził te nazwiska wypisane, sobie wszystko odejmował, liczył, zapisywał, to ten już wie, ta osoba już wie, a za chwilę będziemy wiedzieć wszyscy. Panie, panowie, Ogólnopolski Festiwal Piosenka jest dobra na zimę Szczecinek 2017. Laureatem Grand Prix został Filip Rychcik. Chciałem zaproponować, żeby Filip się przebił w tę stronę, ale jakoś poszedł. A główną nagrodę naszego festiwalu wręczy zastępca dyrektora Samorządowej Agencji Promocji Kultury SAPiK w Szczecinku, pan Łukasz Koczar. Chwila dla fotoreporterów i dla operatorów kamer. Chwila dla fotoreporterów. Zapraszamy do wykonania piosenki. Scena dla laureata. Ja bym chciał jeszcze moje chórki prosić. Że jesteś gdzieś, ja wiem, jak światło skryte w mroku. I ty, tylko ty.
szukałem ciebie. Filip Rychcik, Grand Prix Festiwalu Piosenka jest dobra na zimę, Szczecinek 2017. Brawa dla Filipa jeszcze raz i dla wszystkich nagrodzonych oraz wszystkich wykonawców. Gry miało naprawdę ogry, to orzeł go z gryniami. Tragicznie. Współczuję im, ale jakoś wybrnęli. Cóż, 19 festiwal za nami, przed nami 20. Z tego, co obserwujemy, to pewnie będzie coraz więcej przebojów muzyki, tak jak powiedziałeś, szeroko pojętej rozrywkowej i fajnie, bo tego się dobrze słucha. Oczywiście nie zapominajcie o kolędach, o pastorałkach, bo zima to są właśnie też te klimaty. A przed nami mistrzyni dzisiejszej ceremonii, czyli Ewelina Lisowska.